Siemaneczko, widzowie, dzisiaj troszkę inny odcinek. Tak troszkę sobie pogadamy o rzeczach, które są słabe w karnecie, tak można to nazwać. Czy będzie się powtarzać, też ciekawa sprawa. Jak to może będzie wyglądać? Troszkę sobie tak o tym pogadamy. Szybkim wstępem jeszcze, wiadomo, Skins Monkey. Strona do mienia swoich skinów. Linkaż do strony w YouTube miał w opisie. Darmowe 5 dolarów tutaj wraz z kodzikiem Elzard przy wymianie. Bardzo spoko opcja, do tego jak strona nie wlicza ceny naklejek. Przez to wyjmiecie dużo przepięknych kraftów. Możecie też coś fajnego wysnajpić i naprawdę na tym sporo zarobić. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 300 dolarów darmowe 350 dolarów. Linkaż do strony będziecie mieli w opisie i przy okazji mnie wspieracie, bardzo spoko opcja. Więc tak, dzisiaj troszeczkę o słabych stronach, ale też nie wiem czy wiecie, zaraz dajmy tutaj z karnetu, karnetu dokładnie, stało się coś takiego, że naprawili ten bug z nogami. Nie wiem czy pamiętacie, ale te nogi tak latały w tym CS-ie dwójce, że takie były krzywe. Miałem gdzieś post, ale niestety no, nie, wszedłem z niego, no, nie odpaliłem go, przepraszam was, ale no generalnie naprawili to. I troszkę generalnie nie lepiej się strzela, lepiej to wszystko chodzi w CS-ie, co naprawdę cieszy. Tak jak tutaj mam pogadać o trochę o wadach też tego karnetu, to naprawdę spoko jest to właśnie, że naprawili takie rzeczy i tak dalej. Przede wszystkim wady. Czysty wyzysk, tak? Kupujecie teraz, możecie kupić bardzo dużo przepustek, tak naprawdę. Kupujecie ich 5, czyli nawet Steam chce, żebyśmy wydali dużo kasy, ale też możemy na tym zarobić na rynku Steam. Ale my zarabiamy na tym na rynku Steam i nie gadza nas to kupując. To Steam co robi? Też zarabia. Więc Steam tutaj sobie wynalazł bardzo fajną rzecz do zarobku. Jest to troszkę chujowe. Kolejna rzecz. No jest to jednak karnet. Nie jest to operacja. Nie wiem jak to nazywać cały czas. Uznajmy, że jest to po prostu karnet. Więc ciekawi mnie też jedna rzecz. Patrzcie. Tam jeszcze Digil w sklepie. On ma tam napisane chyba 100 ileś dni. I co? Za 100 ileś dni zmieni się tam skin? Zniknie sam Digil? Czy może cały karnet pójdzie się jebać i w to wejdzie nowy karnet? Ciekawe, to mi się wydaje, że to jest całkiem ciekawe. To również jest ciekawa sprawa w tym wszystkim. Generalnie wygląd tego, no powiem tak, bardzo robi się bajkowy. Generalnie tutaj to nie jest przypierdolka, może jest to lekka przypierdolka, próba przypierdolki, ale żeby to też nie poszło oczywiście w złą stronę, bo naprawdę łatwo to przegiąć. Więc tak naprawdę jest troszkę tych minusów. Szkoda, że nie ma na przykład jakichś nowych trybów, nowych map, to zawsze operacja dodawała. Te misje, ten klimat tych misji, wiecie, że robicie sobie misje i tak naprawdę za zrobione misje jesteście gwiazdki. Teraz po prostu wystarczy, że gramy. Jest wiadomo, jednym to się może podobać, drugim nie. Jest to pójście na łatwiznę. Czy ja mówię, że mi się to nie podoba? Jest okej, okay, tak? Ale jednak jest to zabicie trochę tej operacji i tego posmaku operacji. To też może powodować to, że może oni operacji już nie zamierzają dodawać. Może teraz będziemy żyli takimi karnetami. Co jest ciekawe, i ciekawe, czy też w takim karnecie mogliby się znaleźć na przykład agenci. To również ciekawa sprawa do sobie do zadania. Więc zostawiam was z takimi kilkoma pytaniami w powietrzu. I nie wiem, może na tym zastanęliście, może nie. I co? Życzę miłego dzionka, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji, nie tylko. Życzę miłego dzionka. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.